On jest zawodnikiem zdecydowanie na dobrym poziomie wytrzymałości szybkościowej i finisz, miejmy nadzieję, przez najbliższych kilka dobrych lat będzie cieszył nie tylko mnie jako trenera, klubu, jako, że mamy takiego zawodnika, no i przede wszystkim liczymy na to, że ten jego rozwój będzie cały czas w kierunku dobrym stąpał, w kierunku tym szedł. To jest zawodnik, który sobie radzi. Na treningach pokazuje, że odcinki, które kończymy, ostatnie odcinki, one nie są najwolniejsze, czyli trening nie jest aż tak, nie wiem jak to powiedzieć, na zasadzie nie jest tak mocno wyznacznik prędkości na treningu ustalony, gdzie potrafimy na koniec przyspieszyć, tak? Ostatni odcinek jest najszybszym, nie ma nigdy zwalniania na ostatnim, więc to cieszy i pokazuje tutaj, że młody naprawdę sobie radzi. Przyjemność niesamowita, pracuję kilkanaście lat jako trener i miałem zawodników, którzy byli na wszech świata, czy w przełajach, czy w Europie. Natomiast zawodnika, który zdobywa wysokie rankingi w Europie, tutaj jest akurat pierwszy wynik w kategorii juniora młodszego, no to nie miałem i tym bardziej serce po tylu latach pracy cieszy się z tego, że taki zawodnik jest i można z nim fajnie pracować. Niestety ta sfera psychiczna jest bardzo ważna. Troszkę dużo zamieszania było ostatnimi czasy, jak byliśmy na jednym ze zgrupowań. Wyciszyliśmy to i dopiero wtedy naprawdę było lekkie odbicie. Właśnie sfera psychiczna oby została jaka jest i jak najdalej dziwnych rozwiązań. I głęboko w to wierzę, że będziemy przez kilka lat jeszcze cieszyć się my i dla państwa, dla naszego kraju uda się coś fajnego zrobić. Mistrza Polski do lat 18 i to jest nasz cel na ten sezon, po którym prawdopodobnie albo zakończymy starty, ewentualnie jeszcze jeden start i to jest wszystko. Dziękuję.